Witajcie w Safe and Sound. Nazywam się sierżant Dobbs. Dziś opowiem wam, jak przeżyć atak cyberpsychopaty. Nasz przyjaciel, Mr. Buggins, jest na zakupach. Nagle słychać strzały i krzyki. Mr. Buggins zaczyna biec w stronę wyjścia, ale to raczej kiepski pomysł. Cyberpsychopaci są na szansa, że Mr. Buggins nie jest więc niewielka. Cóż, co powinien w takim razie zrobić? Mr. Buggins musi rozejrzeć się za najbliższym ADU, czyli Automated Defense Unit, i schronić się w jego bezpośredniej bliskości. ADU są zawsze wyraźnie oznaczone. Nie sposób przeoczyć. ADU aktywuje się, kiedy padną pierwsze strzały. Jego rolą jest ochrona cywili oraz, jeśli to tylko możliwe, uniemożliwienie agresywnego szaleńca. Mr. Buggins powinien zostać w ukryciu, dopóki ADU pozostaje aktywne. Inaczej grozi mu, że może zostać zestrzelony. Popatrzcie, Mr. Buggins chce zadzwonić po pomoc. Ale to niezbyt mądre i lepiej tego nie robić. ADU samo przekaże policji informacje o ataku. I pamiętajcie, cyberpsychopata może mieć wszczepy wzmacniające dźwięki, dzięki którym usłyszy nawet najcichszy szept. Kiedy na miejscu pojawi się NCPD, Mr. Buggins nie powinien odzywać się do nich niepytany, ani wykonywać żadnych gwałtownych gestów. Funkcjonariusze NCPD wysokiego zagrożenia reagować powinien na każdy niespodziewany ruch albo dźwięk. A to może boleć. Jeśli pojawi się ochrona albo medycy Trauma Team, Mr. Buggins nie powinien się do nich zbliżać ani prosić o ratunek. Trauma Team udzieli pomocy jedynie posiadaczom abonamentu, a ochrona korporacyjna pomoże tylko pracownikom danej firmy. Każda inna osoba będzie traktowana jako przeszkoda zagrażająca bezpieczeństwu. Kiedy policja unieszkodliwi cyberpsychopatę, jak najszybciej opuść miejsce strzelaniny. Jednak pamiętaj, jeśli do ataku doszło w galerii handlowej bądź sklepie, przysługuje ci kupon zniżkowy na przyszłe zakupy. Nie zapomnij się o niego upomnieć. To wszystko w dzisiejszym odcinku Safe and Sound. Trzymajcie się i do zobaczenia!